Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest Rok Poranny, właściwie Poranny Rok. Jakby to miało jakieś znaczenie, prawda? Dzisiaj mamy czwartek, więc zbliża się koniec tygodnia. Myślę, że nie muszę wam dostarczać energii. Właściwie trochę jest na mnie taka delikatna presja. Robię za takiego YouTube'owego Red Bulla o poranku. Ale dzisiaj spokojniej. Dzisiaj spokojniej, mam nadzieję, że mimo to spędzicie ze mną te parę minut. Pogadamy sobie o książkach. Skończyły się wakacje, ja wracam do swoich starych cyklów. Opowieści o książkach są jedną z moich ulubionych rzeczy, zatem pozwolę sobie je poprowadzić dzisiaj. I mam nadzieję, że was to jakoś nie wystraszy, bo będę opowiadał nie tylko o konkretnej książce, ale też o książkach w ogóle. Wiecie, że ja czytam przede wszystkim fantastykę, science fiction, takie rzeczy mnie bawią. Mam też bardzo duży szacunek do pisarzy, zwłaszcza science fiction, ponieważ uważam, że w tym, co oni robią, jest coś ważniejszego niż tylko rozbawienie tam na krótki moment. Że dostarczają nowego sposobu patrzenia na świat, nie tylko ludziom, nie tylko czytelnikom, ale też nauce ogólnie. Ja zawsze mówiłem o pisarzach science fiction, że są takimi współczesnymi filozofami. Na podstawie ich filozofii, ich pomysłów buduje się potem naukę. W wielu, bardzo wielu przypadkach. I dzisiaj pokażę wam książkę, która jest dowodem tego, ale opowiem także o tym, że bardzo wiele zmieniło się w literaturze science fiction w ostatnich latach. Ta literatura obecnie zrobiła się taka trochę bardziej popowa. Tam jest bardzo dużo przygód, fantastycznych przeżyć, świetnej zabawy. Jednak ta literatura nie pozostawia w sobie tak dużo, znaczy po sobie, w człowieku tak dużo, jak to bywało w przeszłości. Byli tacy pisarze jak Harry Harrison, jak Isaac Asimov, o którym będę dzisiaj opowiadał, Clifford Simak, Robert Heinlein, którzy pisali nie tylko świetne rzeczy fabularnie, ale także takie, które pozostawiały niezatarty ślad w czytelniku i nakłaniały go do myślenia nad pewnymi sprawami przez całe lata. Gordon Dixon też jest takim autorem. Byłby straszny grzech, gdybym go nie pominął. Dzisiaj sięgniemy sobie trochę po starszą literaturę, taką literaturę, na którą ja byłem skazany w młodości i bardzo dobrze, bo kiedyś tylko takie książki się wydawało, tacy byli pisarze. I książka, o której wam dzisiaj opowiem, niestety, widzicie, rozejrzałem się po tej swojej półce ostatnio i odkryłem, jak wiele książek gdzieś mi zniknęło przez całe moje podróżowanie, przemieszczanie się, przeprowadzanie się. Tych książek jest tu dużo. Ja mam w domu gdzieś w okolicy 1000 książek. Myślę, że to jest połowa tego, co przeczytałem i miałem kiedyś. To znika, takie rzeczy znikają. Z przykrością stwierdzić muszę. I dlatego coraz bardziej myślę o tym, żeby przerzucić się na czytanie na urządzeniach takich mobilnych, bo Holender, fantastyczny jest papier i mieć to w ręce. Ja mam przyjemność, czując ciężar książki, chociaż wiele osób uważa, że to absurd. Jednak to jest kłopotliwe gdzieś na dłuższą metę, zwłaszcza jeżeli się ma tych książek aż tak dużo. Ale do rzeczy, prawda? Dzisiaj pogadamy sobie o Isaacu Asimowie, to jest ten facet, który napisał książkę. Mam tutaj zagraniczną okładkę, nie mogłem znaleźć polskiej. W Polsce ta książka została wydana pod tytułem Pozytronowy detektyw. Jak widzicie, tytuł ten oryginalny to The Caves of Steel, czyli Stalowe jaskinie. Polscy tłumacze, jak widać też w książkach, mieli skłonność do próbowania być mądrzejszym niż autor. Wymyślali, a pozytronowy detektyw ma bardzo ważne znaczenie w tej książce, ale to coś znaczy jakby, ale niepotrzebnie, niepotrzebnie. Mamy taką skłonność w wielu kwestiach poprawiania świata. To chyba jest takie nie tylko współcześnie internetowe, ale w ogóle. Jakieś takie polskie, że nam się wydaje, że możemy zrobić coś lepiej niż w oryginale. No może tak, może nie, no trzeba być ambitnym. Ale Isaac Asimov tą książkę akurat napisał w 1954 roku. Jego pierwsze takie dzieła, które gdzieś tam się pojawiały, były gdzieś tam w roku 1948, to w ogóle jest rosyjski Żyd. On się urodził w Rosji i zmarł w Stanach Zjednoczonych, pracował w Stanach Zjednoczonych, był swego czasu uznawany za, należał do trójki największych pisarzy science fiction i jego dzieła naprawdę sobie miały coś niezwykłego. On stworzył trzy prawa robotyki. To jest coś, o czym mówiłem na początku, że autorzy, pisarze science fiction pozostawiali niezatarty ślad na nauce albo na kierunku, w którym nauka szła. 1954 rok i trzy prawa robotyki. Ja wam powiem teraz, wiem, że przedłużam strasznie, ale to jest pierwsze prawo
czyli jak powinny się zachowywać roboty, albo jak należy programować roboty, by one spełniały nasze zapotrzebowanie i przy okazji nie były dla nas groźne. Pierwsze prawo to robot nie może przyczynić się do tego, że człowiekowi coś się stanie. Ma człowieka chronić za wszelką cenę. Drugie prawo, robot musi zawsze wykonywać polecenia człowieka, chyba że stoi to w sprzeczności z pierwszym prawem. I trzecie prawo, robot musi chronić sam siebie, chyba że stoi to w sprzeczności z prawem pierwszym i drugim. Potem to zostało jeszcze delikatnie zmodyfikowane, Asimov dorzucił coś, prawo zerowe, ale o tym już nie będę opowiadał. I jakby ten pomysł, ta idea pojawia się w nauce, w programowaniu jakby, w myśleniu o robotach, ale także w późniejszej literaturze science fiction, w filmach, ten pomysł jest eksploatowany cały czas. A to był pisarz, przede wszystkim pisarz. Naukowiec też, ale pisarz. I teraz do samej historii, która jest fascynująca absolutnie. Znaczy, ona jest świetna fabularnie, to się czyta. To jest opowieść o detektywie, który nie jest człowiekiem, jest robotem. Natomiast kiedy próbuje się to, co Asimov zrobił, po prostu cudownego, to udowodnił, że te trzy prawa robotów, takie suche, mogą symulować człowieczeństwo. Bo tak naprawdę te trzy prawa robotów powinny być przestrzegane przez ludzi, żeby świat był lepszym miejscem. I to jest jakiś taki, to jest coś, co także robił Lem. Tworzy pewną ideę, która byłaby czymś niesamowitym w zastosowaniu dla ludzkości, jednak próbuje ją przedstawić z innego punktu widzenia, w innym miejscu. Świetna książka, to jest w ogóle cały cykl o robotach Asimova. Powinniście kojarzyć tytuł Ja, robot. To był film z Willem Smithem, który też bardzo mi się podobał. To był film właśnie na podstawie twórczości Asimova i zresztą książki pod tym samym tytułem, który był bardzo dobrze zrealizowany, dosyć dobrze oddawał te pomysły Asimova, chociaż wiadomo, był przede wszystkim fabularny, on miał bawić. Natomiast gorąco zachęcam do sięgnięcia po Asimova, bo książka jest świetna, jakby ona nie ustępuje tym współczesnym książkom takim bardziej popowym, luźniejszym, jeżeli chodzi o fabułę, natomiast dorzuca coś więcej. Dorzuca coś więcej. Jak powiedziałem, to są rzeczy, których teraz mi współcześnie brakuje. Ale jest jak jest. Też nie jest źle oczywiście. Ważne, żeby literatura nas wciągnęła do czytania, a potem możemy chcieć poszukać czegoś więcej. I myślę, że od czasu do czasu ja sięgnę po takie książki, które pisarzy, których już nie ma. Szkoda, że już ich nie ma. A którzy pisali rzeczy niesamowite. To, że nasz świat rozwija się tak teraz szybko, elektronika, to jest oczywiste. Natomiast możecie się, zagłębiając w literaturę, zorientować, że ci ludzie, którzy pisali w połowie XX wieku i tak wyprzedzali te czasy wtedy i teraz. I nie tylko pod względem wiedzy albo zgadywania tego, co stanie się w przyszłości z technologią, ale także pod względem społecznym, takim, jakichś takich wyższych idei, które powinny nam towarzyszyć w tym całym technologicznym rozwoju. Bardzo przyjemne rzeczy. Bardzo przyjemne, ja kiedy czytałem tą książkę, przechodziły mi ciarki po plecach. Kiedy w jak dobitny sposób Asimov udowadnia, że te trzy prawa robotyki mogą w niesamowity sposób uczłowieczyć sztuczny twór, maszynę. Świetne rzeczy. Gorąco, gorąco polecam. I mam nadzieję, że spędziliście miło ze mną ten poranek. I jakoś tak, ciągnąc jeszcze tą historię, te poranne roki dla mnie też są czymś pozytywnym, ale też są pewnym takim. Ja lubię sobie czasami spokojnie pogadać, nie tylko śmiejąc się i jakby sprawiając wam odrobinę radości. I mam taką nadzieję, że te takie spokojniejsze opowiastki także w jakiś sposób zaspokoją wasze poranne potrzeby. Trzymajcie się, jakkolwiek by to nie brzmiało. Trzymajcie się. Hej, hej.